Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Thrones of Britannia, kampania Szkocji. No i na początek mam bitwę o wioskę Apor Crossan, której siedzi tutaj książę Mako z Sud Rejaru. No i który postanowił stawić nam czoła, ponieważ ja ogólnie chciałem głodem wziąć tę osadę, znaczy tę wioskę. On tutaj postanowił jednak, że stawi mi opór, tak więc okej. Ruszamy do boju. No i myślę, że tutaj mój król Aed powinien rozgromić te wojska. Bez tutaj specjalnie większych problemów. I tak, zauważyłem, że taka śmieszna sprawa się zrobiła, ponieważ ogólnie to oni bronią się tutaj wiosce, to oni mają wioskę w swoim posiadaniu i tak dalej. Tymczasem na polu bitwy wyszło, że to ja mam wioskę, ponieważ wioska jest tutaj. Okej, dobra. No to w sumie nawet mogłabym się przy niej bronić. Chyba. Albo tutaj w lesie. Nie, kurde, mam dość bite w lesie, naprawdę to... Zaczynam być straszne. Dobra, bronimy się tutaj. Po prostu jakoś w tym rejonie. Mogę nawet tu? Okej. To w sumie wiecie co? Uważam, że walka w tym miejscu będzie całkiem przyjemna. Tutaj się rozstawię moimi strzelcami i pytanie, jak rozstawić piechotę moją. Ci topornicy nie mogą robić muru tarcz, mają za małe tarcze. Ci mogą dopiero. No dobra, to tak. Jakby to zrobić tak z sensem? Będą atakować tędy prawdopodobnie. No dobra. 3 oddziały tutaj piechoty w tym miejscu. Jej to za dużo aż. Dwa. Co może mieczników tu samych dam? Te moje ostrza króla. Może tarcz. Dobrze. A tutaj z tyłu za nim jeden oddział do pomocy ewentualnej. Bo jak mówię, prawdopodobnie tędy uderzenie będzie potężniejsze. Tutaj 2 oddziały tych toporników. Świetnie. No, ci topornicy wraz tutaj z włóczniami na tyłach jako wsparcie. W sumie wy troszkę bliżej tutaj stańcie. Szkoda, że oni nie mają tego. Nie mają muru tarcz. Zresztą w sumie ci mogliby mieć, bo mają tarcze odpowiednio duże. No, tym byłoby trudno rzeczywiście, ale ci nie wiem, czemu oni nie mają tego. Tutaj sporo takich rzeczy projektowych jest dla mnie kompletnie niezrozumiałych w tej kwestii. Thrones of Britannia. Dobra, tutaj jazdę rozstawiamy. Na tyłach. No i tyle. Zaczynamy. Tutaj, dobra, stójcie na razie tak, zobaczymy jak wróg będzie podchodził. I w zależności tego jak oni te rozłożą siły, tak ja rozstawię moich strzelców jeszcze. Tylko muszę podejść. Co robi ze swoim władcą? Ty, Markus, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? The fuck? Czemu? Hej! Ja chciałam się bić z tobą, chodź tutaj! Znaczy w sumie nie chciałam, chciałam, żebyś się poddał. Ale nie poddałeś, no to chcę się z tobą bić. No dobra. Tak, ci moi kusznicy pewnie będą pośledzeni jak zwykle i nie przeszczą nad głowami towarzyszy. Zresztą napisali się, że no... Aha, wioska trzeba się palić, świetnie. Mówi się, że no z kuszy nie da się tak do góry strzelać jak z łuku, ponieważ ten ostrzał jest nieskuteczny. Znaczy z łuku też się nie da aż tak bardzo do góry strzelać. Bo wtedy też skuteczność strzału się zmniejsza, aczkolwiek no po lekkim łuku można strzelać także z kuszy. Nie rozumiem czemu ten dom się podpalił, autentycznie. Ten też już zaczyna dymić i ja nie wiem czemu to się dzieje. Nevermind. Dobra. Wy już strzelacie, świetnie. No dobra, niech się rozbiją tutaj na mojej linii. Tutaj długie topory są. Czy to jest jakiś cel taki lepszy? Niespecjalnie. Tutaj w sumie Możecie strzelać tych długich toporników. Myślę, że to będzie dobry cel. Ogólnie łucznicy niech nie gonią za wrogiem. Rozszczepnicy, czempioni, którzy nie wiedzą, co chcą zrobić. Okej, wróg zgłupiał. Ich przywódca wraca, o dziwo. Dobra, ja to może przyspieszę, bo jak na razie ta bitwa, jak teraz smutno wygląda. Już widzę w sumie, że mogę... Te gdzie ich tu uderzą. Jazda pojedzie na tyły. Rozbiję tą flankę ich. To są zwiadowcy ze wschodu. Odjechali. No dobra. Tych troszkę mi przetrzebią. No dobra. Uderzyć tu. Atakować. Dobra. Jazda tutaj zajeżdża. I zmierzymy te oddziały. Tam ci już uciekli. Świetnie. Trzeba gdziekolwiek, na przykład tych łuczników albo cokolwiek. Ci nie wiem, co oni chcą ze sobą zrobić. Zwiadowcy też nie wiem, co chcą ze sobą zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, mój wróg pogubił się tutaj w tej bitwie i... Naprawdę nie wiem, jakie są teraz jego cele, zamiary, cokolwiek. Dobra, jedno uderzenie całkiem ładnie przeszło. Już zabiliście 20, 19, 7. Coś tam zginęło, jest dobrze. Tutaj też atakują, okej. A myślę, że na szarze i zmierzymy. Myślę, że zaczną uciekać. Tylko ta szarza musi szybko przejść, bo tutaj już idą łucznicy. Dobra, uderzamy i zmykam tą jazdą. Dobra, uciekać, uciekać. Wy zmierzyć ich. Oni naprawdę, oni dawają się wystrzelać teraz. Nawet moi kusznicy kogoś zabili. To już jest niewiarygodne, że ten się kogoś zabił. Tutaj nagarstka została 20. Tutaj 20, 14. 29. Dobra, gnieźdź was. Naprawdę ja to przyspieszę, bo ta bitwa w tej chwili jest nudna, bo komputer nie walczy ze mną, tylko zdurniał. On nie wie co czyni. Dobra, moi łucznicy mogą kolejny cel wziąć, na przykład tych oszczepników. Oszczepnicy oddziału mogą mi zagrozić, jak rzucą tymi oszczepami swoimi. O, zaatakowali, wow. Zaatakować znowu? W sumie by też ich zaatakować, tam z palicho utrzymanie linii. Nie trzeba aż tak bardzo. Tutaj mogę dodatkowo dział podesłać. Znaczy sobie nie, idźcie naokoło, tylko nie tędy naokoło, tylko tędy naokoło, wy też tędy. Tutaj, dobrze. Wy ich miażdżyć. Jazda może podjechać tutaj i się zająć nimi. Oni dali się tak naprawdę wystrzelać, oni tutaj nie walczyli ze mną, oni dali się wystrzelać z naszej części, to smuci mnie bardzo, ponieważ no, komputer zachował się jak debil, znaczy taki większy niż zwykle. Bo zazwyczaj też jest debilem w większości bitew, aczkolwiek teraz jest większym przez to, co zrobił. Dobra. To oddział tutaj. Wy tych tutaj mierzyć. Ja w sumie tak straciłem trochę za dużo ludzi, bo ten oddział strasznie przestrzebili mi. Ojeju, nie, to włócznicy. Cofnąć się może. W sumie chyba nie stanowią już zagrożenia dla mojej jazdy, nie. Tak czy siak, dobra, cofnijcie się. Jeszcze władcę w przypadku ostracji to będzie dosyć głupie w takiej bitwie. Dobra, te dwa oddziały mogą tu uderzać. Ten tutaj. Wy też tutaj. Wy tutaj. Wy zgnieść ich. Aha, ci tak uciekli, dobra. Jazda może tutaj się zająć nimi. A wy już rozgromić wszystkich. Dobra. Jeju, nie, naprawdę ta bitwa była nudna. I smutna z powodu tego, co zrobił komputer. Wygrana. Pozbyć się jeszcze dowódcy, bo chyba jeszcze nie zginął. W sumie nie patrzyłem na komunikaty, więc Nie wiem, czy zginął, czy nie. Chyba zginął, bo już jego ikonka zgnęła. Tak podejrzewam. Dobra, koniec bitwy. No dobra. Okupujemy sobie to. I w ogóle mam tą wojnę z Anglią, jeju. Nie wiem, czemu oni mi wojnę wypowiedzieli. Tak smutno dosyć. Ci się miotają teraz. Dobra, miotajcie się. Przydałoby się, jakby popełnili już samobójstwo, bo trochę mnie irytuje ich obecność. Śmierć dziecka, Domangard. Ej. No dobra. To tak, tutaj co mogę zbudować? Mogę zbudować skrybów. Może nie byłoby na takim głupim pomysłem. Dobra, mniejsza o to. Zaraz zastanowię się, co nam zbudować. Na początek bym rozwinęła tutaj zdolność dowódcze Aeda. Dobrze. I Aedzie, wychodź może. I wracasz tutaj do Joła. Nie wiem, jak to czytać autentycznie. Dobra, dalej. Kurde, ci skrybowie by się sobie przydali. Tak autentycznie tutaj. Bodaj będą dawali mi zadowolenie. I dają mi hajs. Więc chyba tych skrybów właśnie tutaj postawię. Dobra, niech będą. Tutaj... Armia niestety będzie dalej. Nie wiem, czy aż taka wielka mi potrzebna. Ale dobra, niech to pobędzie. Tutaj to rozbuduję. Nie wiem, co robić w tej turze już. Nie, to jest serio. Część tych oddziałów bym się chyba pozbyła jednak, bo troszkę one mi hajsów pieprzają. Nawet dużo hajsu. Zastanowię się. Dobra, tutaj... Technologie... Bonus do zadowolenia, wszystkie regiony. Bonus do dochodów z kościoła. O, to by się przydała w sumie ta ścieżka. Bo tak, tutaj na początek mam możliwość budowania wytwórcy narzędzi, które jest fajnym budynkiem, ponieważ podobnie jak kuźnia daje mi dochody z przemysłu, ale bez tutaj co prawda bonusu do pancerzy i tak dalej, ale za to także bez kosztów utrzymania, tak więc to jest bardzo przydatne. Potem mamy zmniejszony koszt znoszenia budynków na drugim miejscu na budowę. I bonus do rozwoju dróg. Weźmy te trzy. Sobie zróbmy. Dobra, w ogóle kompletnie nie wiem, jak w tych totaurach od tego. Od Romy dwójki się drogi rozwijają, bo nie ma żadnego budynku infrastruktury, tak po prawdzie. Tylko tak z dupy został nagle dany budynek infrastruktury bodajże mrocznym elfom w Warhammerze. Który też jakoś dziwnie działał i to nie były w sumie takie drogi normalne, tylko jakaś abominacja, tak szczerze mówiąc. Która nie do końca wiem, po co była i dlaczego w sumie był tylko jeden poziom dróg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie troszkę nie ogarniam tych dróg w nowych towerach. Nie wiem, jak dla mnie powinno być choćby tak jak w tym. Jakbym powiedział, że po prostu zakładka na infrastruktura. I w sumie w Szugonie to też tak było, że drogi były osobnym, stałym budynkiem w każdej prowincji, który można było rozwijać. Dobra. Co bym jeszcze zrobiła w tej turze? W sumie nic, bo nie mam pieniędzy. Dobra, w takim razie skończmy ją. I będziemy mieć teraz zimę. No dobra. Awansowałeś, świetnie, daj skryby, ci dajemy więcej pieniędzy, armia na wyniszczeniu, wejście do wioski. No i tutaj niezadowolenie, wiem o tym, rozbuduję chyba jeszcze tutaj ten klasztor. Niech będzie jak kolejny poziom. Tam moja flota płynie tu. I teraz takie moje pytanie w sumie, znaczy takie moje zastanowienie, kogo zaatakować? Czyli iść na Irlandię, zrobić tutaj przyczółek. W sumie mogłabym podbić tą prowincję po prostu. Tutaj. Czy od razu atakować tą frakcję? Tej, którą mam. To są Galgodelowie. Choć w sumie może zrobiłabym z nimi sojusz przeciwko tutaj Anglii. Widzę, że Alfred nie żyje już. Tak w ogóle, zmarł się. Nie wiem, czemu w ogóle wypowiedzieliście mi wojnę tak przede wszystkim. Kurde, nie, ja może nawet na nich ruszę, na Anglię, podbijemy Anglię. Każę tak by dupy atakować Anglię, kiedy tutaj mam to terytorium. W ogóle mam tego questa. Właśnie kamień przeznaczenia. I to jest w Anglii. O, dobra, to wiecie co? Nagle wyprawa na Anglię stała się kusząca. Bardzo kusząca. Bardzo kuszącą propozycją. Dobra, dalej koniec tury. I cóż. Może uderzę na Anglię? Po kamień przeznaczenia wyruszę? Samym królem? To nie jest taka głupia myśl. Aha. Kolejny awans. Koło tym razem? Gubernatora, dobra. Więcej zarządzania, w porządku. I teraz tak. Taria w sumie na północy by się przydała, żeby strażowała w wypadku kolejnej inwazji. No dobra, popłynie tutaj. Oni się uzupełnią do końca. Potem uderzę na Irlandię, a potem z Irlandii spróbuję zrobić desant tutaj na tą wioskę może. Albo powołam kolejną armię, albo tych podbiję. Nie wiem, kurde. Nie bardzo wiem co zrobić w tym momencie, tak szczerze mówiąc. Dobrze, tutaj kopalnię mogłabym rozbudować, ale jeszcze nie. To myślę, że mi się przyda. Bo z zapotrzebowania do handlu i tak dalej. I wy popełniacie misję samobójczą już. Dobrze. Okej. Koniec tury. Dobrze. Tutaj mogę kościół rozbudować. Zbudowałem to na kolejny poziom. I te kopalnie. Pieniądze, więcej pieniędzy. W końcu będę miał znowu dochody 4000 na turę. Niedługo. Gorzej też, że niedługo mi Aed polegnie. Prawdopodobnie. Coś tak czuję, że niedługo mi zginie. Wtedy jego syn będzie musiał objąć dowodzenie nad armiami. No ale okej. Może przynajmniej uda się zrobić ten przyczółek w Irlandii. Jeszcze nim. Albo nawet dożyję do końca kampanii, zobaczymy. W sumie byłoby spoko, jakby przeżył kampanię całą. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Ailin Polek, to jest tutaj zarządca był mój. No to... negocjator. Możemy się tu dać. I ktoś jest nielojalny wobec mnie. Ty. Dlaczego? Mało posiadłości. Mogę kupić twoją lojalność. Niech będzie. Tak, wiem, że straciłem wszystkie pieniądze, jakie miałem w tej turze. Za te dwie operacje, ale cicho, sza. Nikt nic nie wie. Pytanie, czy ja będę mogła tu zrobić taki radosny desant? Tak, będę mogła, bo to jest portowa osada, świetnie. Tutaj w ogóle widzę, że wszystko zajęli już ogólnie tutaj wikingowie z Dublinu. Irlandcy wikingowie. No dobra. Niechaj będzie. Dobra, dalej koniec tury. No i myślę, że teraz jeszcze w tym odcinku zdążę zrobić tą wyprawę na Irlandię i może zrobić przyczółek jeden przynajmniej. Nie rozumiem, na co mi wojna z tymi Anglikami, autentycznie. Na co to komu? Po co to komu? Nech. To już jest taka desperacja, nie sądzisz? Taka bardzo desperacja. Okej. No i dobra, uzupełnienie jednostek, w porządku. Ty mnie awansowałeś, jesteś wodzem. uzupełnianie. Gabran też mi awansował. To bym mógł dać czempiona teraz. Niech będzie. No i tutaj armia... Armia króla płynie. Oczywiście przez wyniszczenie. Nie, nie macie płynąć przez wyniszczenie. Nie macie płynąć przez wyniszczenie. No kurwa mać. Nienawidzę tego wyszukiwania ścieżek na morzu. Autentycznie. Jest spieprzone. Dobra, to budujemy. Myślę, że mogę zbudować tą kopalnię dalej. Tutaj, o tutaj ma wolny slot, dobra, to za turę coś buduje. W sumie Anglicy tak wypowiedzieli mi wojnę, a teraz pływają sobie tak flotą wzdłuż swojego południowego wybrzeża. I teraz pytanie, po co wypowiedzieli tą wojnę? Bo nie do końca wiem, nie do końca rozumiem. Nie wiem, o co mi chodzi. Jakiś kajnet poległ. Bo oni najbliższe osady mają tu. Dobra, to... Anglikami nie musimy się przejmować. Przez jeszcze długi czas. Na szczęście. Dobra, ty płyniesz sobie dalej tutaj, tylko nie przez wyniszczenie, idioto. Tędy. 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 Dobra. Już to wszystko odkryłam? Nie. Przydałoby się odkryć i zobaczyć, co tu jest. Chyba to są kopalnie... A, dobra, pamiętam. To są kopalnie i budynek chyba gospodarczy, tak więc... Też byłoby przydatne całkiem. Dobra. Tutaj mam wolny slot, to mogę coś zbudować i to co mogłoby to być? W sumie wytwórca narzędzi brzmi dobrze. Moc do przemysłu. Dobrze. I też mogłabym rozbudować tutaj kopalnię ołowiu na kolejny poziom. Znaczy odlewnię ołowiu. To była huta, żyży ołowiu, kopalnia ołowiu, huta ołowiu, odlewnia i będzie pracownia witrażu. Dobra, w każdym razie budujemy sobie tutaj odlewnię teraz. Skąd też ma wolny slot? Tylko nie wiem, na co go wziąć. Chyba to by się przydało. Tak, bo mam tu w sumie dwa budynki przemysłowe. Garnizon. Czy garnizon jest mi potrzebny tu? Dobra, rozbudujmy na razie sobie kowala. I koniec tury. I tutaj nie będzie wyniszczenia. Nie będzie, dobra. No tak, ale on oczywiście popłynie przez to pieprzone wyniszczenie. I pierdziele. Dobra, tu. Atakujemy. Jaką miałam porę roku? Mam lato. Atakujemy od morza. Dobra, póki co blokuj port. I chyba zrobię ten atak. Tylko to będzie już kolejny odcinek, bo w tym nie ma sensu jeszcze jednej bitwy prowadzić. Tutaj... Te kopalnie mogłabym rozwinąć dalej. Tylko zadowolenia mam trochę mało. Jednocześnie tak. W chwili obecnej. Z powodu budynku właśnie. Dobra, zostawmy to na razie. Nic nie będę robiła. Ta prowincja. Ona trochę zaniedbywana jest przeze mnie. Tutaj by się przydał młyn. Rozbudowa kopalni w sumie też by się przydała. Zbudujmy. No i rozbudowa tutaj głównego budynku na kolejny poziom. Dobra, w porządku. No i cóż, w takim razie... Chyba w tym miejscu zakończymy odcinek, tak myślę. Tak. Zakończymy sobie odcinek i w kolejnym odcinku tutaj zrobię szturm na Dun Cebuirgi. Nie wiem, jak to czytać. W każdym razie zdobędziemy tę osadę, tak więc cóż. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Popatki!